Do Diabła z Grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Padaj na mój patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich, mega serdecznie na kanale Do Diabła z Grami. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będzie depresja gracza, czyli kubka wstydu. Zaraz mi to wszystko spadnie i stanie się komuś krzywda. Oby nie mi ani, oby nie Kici, która tutaj chyba jest w kadrze, bo bawi się tym sznurkiem. A ten sznurek, słuchajcie, jest tak naprawdę balonem, i ona tak chodzi z tym balonem po chacie, non-stop, yy, dając wszystkim całą masę myślę, że radości. Właśnie go chyba zabiera i ucieka, tak? Marcelinka? No dobra, słuchajcie. E, generalnie rzecz biorąc, e, miałem już nagrać ten materiał jakiś czas temu, jednak po ostatnim nagrywaniu materiału, który pokazywał moją kolekcję a myślę, że mam, nie chwaląc się, jedną z większych na Switch w Polsce. Oto dostałem, słuchajcie, totalnego, nie wiem, kurczę, wpadłem w stan, w stan katatonii i nie mogłem mówić o grach przez tydzień, chyba po nagraniu tego, zresztą sobie zobaczcie materiał o mojej kolekcji. To jest jakieś dwa odcinki po godzinie, non-stop gadania, albo ich, może ich, jest ich nawet więcej. No dobrze, tak czy inaczej, słuchajcie. Eee, nie wiem, czy tak macie. A nie, jeszcze, jeszcze tytułem wstępu, eee, wybaczcie mi, to będzie materiał taki bardziej podcastowy, tak? Nie będę tutaj wrzucał gameplay, nie będzie tutaj żadnych fajerwerków graficznych, będzie tylko moja gęba plus to, jak będę wam pokazywał, jakie macie pudełka, więc śmiało możecie sobie ten materiał włączyć na przykład w szkole, w pracy, kiedy was zdenerwuje szef albo żona. Możecie słuchać mnie zamiast ich. czy to wspaniale? To się okaże. Dobra, moi drodzy, kubka wstydu. E, nie wiem, jak wy... Ale ja w pewnym momencie mojego gamingowego gry życia, tak naprawdę, w mojej pasji, miałem taki moment na maksa przesytu. Szczerze mówiąc, nie wiem, z czego to się wzięło. Może z faktu tego, że teraz mieliśmy chyba największy wysyp premier od wielu lat. Nie przypominam sobie, szczerze mówiąc, takiej sytuacji, że miała miejsce w, w, w ostatnich latach, tak? No przecież październik, listopad, grudzień był dosłownie naszpikowany totalnie kozackimi tytułami i no ciężko było je wszystkie ograć, tak? Zresztą chyba sami widzieliście to na moim kanale, że na przykład recenzja takiego Nier automatycznego który bym w normalnych warunkach zamknął po prostu na jedno posiedzenie, w sensie wiecie o co mi chodzi, nie włączałbym mnie innych tytułów, no utkazała się dość późno, tak, a to wszystko przez to, że mieliśmy absolutny wycyp totalnie kozacki gier. Ja też niedawno kupiłem PlayStation 5, więc nie będę ukrywał, że troszeczkę się tą obecną generacją zachłysnąłem, tak, i trochę odstawiłem Switch, jednak no teraz już na maxa wróciłem i postanowiłem, słuchajcie, w ostatnim czasie sobie posegregować moje gry na te, które ukończyłem, Wiadomo, że nie wymaksowałem, nie? Ale ukończyłem. Widziałem napisy końcowe i tak dalej, oraz na, na te, których nie ukończyłem. No i to jest, spędziły, zrobiły się z tego dwie kubki. Jedna kubka jest moja, druga kubka jest mojej żony, ale w sumie te gry to ja kupowałem dla żony, więc tak naprawdę, no też mogę z nich chyba korzystać, nie? Mam nadzieję, że ona się nie obrazi. Słuchajcie, więc opowiem wam o tych, które których nie przeszedłem, a nie przeszedłem chyba wszystkich z tego, i dlaczego nie przeszedłem, tak? Dlatego tu nie będę, wiecie, wrzucał jakiś mega gameplay z tego, nie będę też za bardzo opowiadał o samej grze, jakoś wyjątkowo, e, wyjątkowo szeroko, tylko po prostu powiem wam, dlaczego nie skończyłem i czy planuję w ogóle skończyć. Dobra, lecimy, słuchajcie, żeby ten materiał. Lecz znaczy ten materiał to pewnie, pewnie będzie i tak dłuższy, tak? No ale okej, okay, lecimy, moi drodzy. Pierwszym tytułem jest Baby Storm i jest to gra, którą otrzymałem od Forever, e, Forever Entertainment i grę. Nawet, słuchajcie, chciałem skończyć, powiem wam szczerze. Jednak gra to jest taki koop, w którym taka gra idealna na imprezę, na koopa, w której za pomocą e, której będziemy sterowali opiekunami do dzieci i będziemy musieli w takim ala przedszkolu zapanować nad nimi, czyli je nuniać na rękach, zmieniać im pieluchy, jak się obstrają, to umyć, jak coś zabrudzą na podłodze, to też to umyć. I tak biegamy od jednego dzieciaka do drugiego, nabijając punkty. E, sama zabawa jest bardzo, za, bardzo, sama zabawa jest bardzo zabawna. Spoko. E, sama zabawa jest, słuchajcie, bardzo przyjemna, szczególnie, że tytuł nie kosztuje dużo. Jeżeli macie z kim w niego grać, no to słuchajcie, przejdźcie sobie razem. Bardzo fajny pomysł. Ja odstawiłem, ale planuję do tej gry ogólnie rzecz biorąc jeszcze wrócić, tak? Więc nie mówię jej nie. Dobra. O, tutaj akurat leży, słuchajcie, Demon Souls, czyli jest to tytuł, który, w którym ja, który był pierwszym tytułem, jaki kupiłem sobie na PlayStation 5. Grę skończyłem dwa razy na PlayStation 3. Obecnie zawiesiłem się, słuchajcie, na momencie, w którym muszę iść do chyba tego takiego... Mm bossa w Tower of Latria, który ma ten turban wielki na głowie, ale najpierw muszę ubi ubić Manhuntera. No i pozostałe, i pozostałe lokacje też mam nie do końca zrobione. I powiem Wam tak, no kurczę, ja do tego tytułu planuję wrócić właśnie jakoś dosłownie na dniach, ponieważ nie będę ukrywał, że trochę mnie mierdzi fakt, że go nie ukończyłem, a dlaczego go nie ukończyłem? No bo się do jasnej cholery po prostu poddałem, tak? Wiecie, to jest Demon's Souls, to jest gra, która jest moim zdaniem, takim skromnym, bardziej hardkorowa jeszcze niż Dark Souls, bardziej hardkorowa niż Dark Souls 2. Chociaż tam to była taka hardkorowość, lecz nieuczciwa. I na pewno bardziej hardkorowa niż Elden Ring, tak? Więc no jej poziom trudności jest bardzo wyśrubowany. Ja zrobiłem sobie tym razem maga. Dwa razy grę przychodziłem za pomocą wojownika. No i kurczę, moim zdaniem to wcale nie jest granie na easy magiem, nie? Ponieważ w momencie, w którym wyprowadzamy ataki... No to wiecie, o to jesteśmy mega odsłonięci i dostajemy po prostu w chambo nie? Tak. Kolejna gra, którą kupiłem, a nie ukończyłem, czyli moja kubka wstydu, e, ciąg dalszy, czyli Final Fantasy 7 Jestem, słuchajcie, bardzo blisko momentu, w którym Cloud się przybiera za dziewczynę, żeby potem tam, wiecie, dostać się do czegoś. Nie pamiętam już do końca do czego. E, tak czy inaczej, gra mi się podoba na Maxa, ale premiera God of War, premiera Kalisto Protocol, Nier Automata też e, trochę mi ją przyćmiły ten tytuł. Ostatnio sobie chwilę w niego pograłem i planuję do niego wrócić. Na pewno chciałem to Ukończyć, zanim wezmę się za Final Fantasy Crisis Core, tak, które też będzie w tym miesiącu. I no, mi się podoba, nie? Mi się bardzo podoba ten remake, eee, tylko. No, powiem, dobra. Eee, tylko brakuje mi w nim trochę chyba tej magii, którą miała siódemka, ale wiecie, to też musicie brać na moje słowa poprawkę, ponieważ e, no, dla mnie siódemka no, to jest tytuł, który, którego ja cały opis przeczytałem. Players, PlayStation Plus, zanim jeszcze, zanim jeszcze, słuchajcie, w ogóle kupiłem tytuł. Wiecie, tutaj ludzie w gazetach sobie pisali o tej że do siebie listy, jak coś przejść, tak dalej. To był naprawdę magiczny czas i mega magiczny klimat, dlatego. E, aha, balonem tu się chyba kotka zaczepiła, zaraz po prostu marcelinka. Tak, już jestem, słuchajcie, no wybaczcie mi, kotka ma charakter po mnie, tak więc lata wszędzie, jest jej wszędzie pełno, i tutaj chcę chyba się bardzo Wam pokazać. Jeżeli chodzi o kanał, nie już nie chcę, poszła sobie, dobra. E, Okej, okay. skończyliśmy na final fantasy, Teraz przechodzimy do Super Trench Attack. Moi drodzy, jest to gra, którą otrzymałem od Pixel do e, opowiedzenia o nim na kanale, co zrobiłem chyba kilkadziesiąt odcinków temu, ale tytułu nigdy nie skończyłem. Słuchajcie, gra jest takim izometrycznym, bardzo mocno humorystycznym pikselowym e, shooterem, w którym będziemy wcielali się w żołnierza. No i muszę do niej wrócić. Pamiętam, że troszeczkę nie podobało mi się to sztywne sterowanie, taki ogólnie szty... e, ten sztywny gameplay, ale. No tak, jest, jest, odkładam sobie ją tu gdzieś wysoko, żebym mógł później ją niedługo już włożyć do konsoli. No myślę, że tutaj ten tytułem się na maksa jestem na maksa zainteresowany, tak. I myślę, że czas na jego ukończenie nadejdzie. Na przykład, jak będę teraz na wakacjach, dobra, kolejna gra, czyli. Andros Dunos, i tutaj dwa, i to jest, słuchajcie, Shmap, czyli e, shooter, w którym lecimy w prawo i napierdzielamy do wszystkiego. I ja tej gry zrobiłem recenzję, ponieważ widziałem jej e, ostatni, o, w sensie napisy końcowe i tak dalej, ale dowiedziałem się, że w momencie, w którym przejdziemy ten tytuł na hard, no to mamy e, jeszcze jeden dodatkowy poziom, o czym nie wiedziałem totalnie, nie? Dlatego dałem sobie taki punkt honoru, że gra dopiero zejdzie na drugą półeczkę w momencie, w którym. Ją ukończę na hardzie, nie? Resident Evil Origins Collection, moi drodzy. He, gra jest trochę nad wyrost na tej mojej półce, ponieważ zarówno Residenta 0, jak i jedynkę ukończyłem, no, kilka razy, każdą z nich, na PlayStation 4, tak, e, no i teraz wiecie... Hmm. Kończyć ją na Switch czy nie? No myślę, że jednak zrobię to pewnego dnia, ponieważ Rezydenty uwielbiam, moim zdaniem 1 to jest jedna z najlepszych części Resident Evil. U mnie jest na bardzo wysokim drugim miejscu. E, mój ulubiony 7K, nie? I tutaj będę się tego długo bardzo mocno trzymał. E, no i co, mamy też zero. Słuchajcie, obie gry wyglądają świetnie na Nintendo Switch, wręcz rewelacyjnie. Ja jestem turbofanem Residentów i na bank się niedługo za tą grę wezmę. I w ogóle się mega cieszę, że nagrywam dla Was ten odcinek, ponieważ to mi tylko uświadamia, że do jasnej cholery jednak mam w co grać, nie? A nie, nie mam, bo tak ciągle wychodziłem w takim przyświadczeniu, że nie mam, wiecie, a jednak mam. Więc lepiej zawsze jest mieć niż nie mieć Cadence of High Hyrule, moi drodzy. Jest to tytuł, słuchajcie, który jest takim połączeniem. W sumie jest to gra z serii Crypt of the Necromancer, czyli taki indyk rytmiczny, w którym będziemy skakali i tłukli przeciwników w rytm muzyki. Tylko, że osadzony w świecie High Hyrule. I to, co mi się zajebiście mocno podobało, to fakt, że słuchajcie, tutaj są przerobione te melodiki z Zeldy. Wiecie. No nieważne, no ale gra się fajnie. Kupiłem w mega jakiś Niskie cenie, chyba w sklepie Perfect Blue, jeżeli dobrze pamiętam. Odłożyłem na półkę, leży, leży, i może przydzielają czas. Jakoś mnie specjalnie tej gry nie ciągnie, jednak wiem, że jest dobra. No i czas, żeby ją ukończyć, jest coraz słuchajcie, bliższy. Po prostu jakoś się odbiłem gameplayowo. Ha, teraz będzie tytuł, który kupiłem jako jeden z pierwszych na Nintendo Switch i nie wiem, dlaczego on mi nie siadł, bo tak, lubię Mario, nie lubię królików, ale to jest nieważne, lubię gry taktyczne ale nie mogę coś się wgryźć w ten Mario Rabbids Kingdom Battle. Nie wiem, może kiedyś. Hyrule Warriors Age of Calamity. W momencie, w którym e, kupiłem sobie Zelda, kupiłem ją dość późno, ponieważ myślałem, że mi się nie będzie podobać. O Boże, jak ja się myliłem, mówię o Breath of the Wild. E, no to wpadłem w szał i kupiłem wszystkie bo prawie z Zeldy i kupiłem od razu też tą grę. E, I powiem wam tak, no gatunek muso nie jest dla mnie, absolutnie nie jest dla mnie, musiałbym dostać, Jakiś tytuł, który miałby totalnie setting w moim klimacie, żebym w to grał, nie jakoś tak intensywnie, ale pomimo tego, że to nie jest dla mnie gatunek, to, to i tak mi się, do, się dobrze bawiłem, słuchajcie, przy Hyrule Warriors, który pokazuje nam taką alternatywną historię z Zelda Breath of the Wild. No i. Jestem już tak daleko, słuchajcie, w, tym, yy, w tej grze, że powinienem ją po prostu skończyć, czuję, nie? I bo to się może niedługo wydarzyć. Kolejna gra, Crisis Remastered. Yy, podoba mi się, bardzo fajny shooter. Moim zdaniem wygląda świetnie na Nintendo Switch. Yy, pamiętajcie, że to jest Nintendo Switch, konsola przenośna, nie? Yy, ale nie ukończyłem go, ponieważ sam, sam tytuł nie do końca mi się podoba, ale. Chodzi mi o gameplay, nie, jakoś tak dziwnie mi się w to gra, ale możliwe, że po prostu to jest coś ze mną nie tak i że jak jeszcze raz tego porządnie przysiądę, no to mi się spodoba. Splatoon 3 jest tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że brakuje mi dwóch misji fabularnych, żeby ukończyć single player. Więc niebawem Yomawari 3. Czyli jest to teraz, jest to tytuł, który jest teraz dla mnie priorytetowy do przejścia. Jeden z priorytetowych, na pewno będę go grywał, może nawet już dziś. Eee, I nie ukończyłem go tylko i wyłącznie ze względu na słuchajcie, go do War i ze względu na później, kiedy jest to protokol. No, zostałem przygnieciony, wręcz zmiażdżony ilością świetnych tytułów, które. Ukazały się w tym roku. Sama gra jest bardzo ciekawym, naprawdę strasznym horrorem utrzymanym w takim chibi klimacie z e, kamerą e, z, z tego, chciałem powiedzieć z boku, a to nieprawda. E, z kamerą izometryczną, tak? Naprawdę super tytuł. Ja się jaram, kocham ją, 1 jedynkę, dwójkę i już niedługo. Usiądę. Fire Emblem Warriors, czyli Fire Emblem, słuchajcie, który e, ma postaci z poprzednich Fire Emblemów, czyli są mi to kompletnie bohaterowie nieznani. Graje z gatunku muso, czyli idziemy rąbać przeciwników na setki tysięcy e, naraz jednym ciosem. E, I grę kupiłem za w ogóle 50 zł od jednego z widzów, którego serdecznie pozdrawiam, że imię mordu pamiętasz, jak do Ciebie wpadłem i pierwsze co chciałem zrobić, jak do Ciebie przyszedł do domu, to chwycić do rąk Twojego pada za 8 bit do bo nigdy nie miałem w rękach. Musiał być dość creepy, nie? Że przy przychodzi do was łysy facet z tatuażem na mordzie i mówi: Dobra, Mordo, tak już kupiłem tą grę, Weź, pokaż tego pada, daj go, nie? No, zobaczyłem, pad był świetny, widza, pozdrawiam. Życzę miłego dnia. E, Fire Emblem Free Houses, co to tu robi? Coś robi, nie wiem, jakim cudem znasz się na, na, tutaj na półce. W ogóle, co na no, taka lekka? Nie, jest kartycz bo Och, boże. Raiden X Mikado, moi drodzy, czyli kolejny szmap, czy tym razem będziemy lecieli w górę z stateczkiem i gra generalnie rzecz biorąc ponoć jest jakimś to, totalnym wypasem dla fanów tego typu tytułów. Ja na pewno nie mówiłem na moim kanale, słuchajcie, grę skończyłem tylko jeden raz na normalu, ale tutaj widzę, że jest więcej plansz, tras i tak, czy tras, planż. jeżeli będziemy grę przychodzili na wyższych poziomach trudności, więc no, punkt honoru mój to to przejście, ale nie sądzę, że mi się uda, bo takie gry są mega hardkorowe. I teraz prawdziwy biały kruk mojej kolekcji, czyli The House, In Fata Morgana. O Boże, ile emocji mi ta gra dostarczyła, słuchajcie. Naprawdę, aż mam specjalnie ją wyjętą z pudełka i jest, moi drodzy, schowana w. Właśnie zastanawiam się, jak się za ta postać. Nieważne. Jest, słuchajcie, schowana w e, moim case, tak? Ponieważ już niedługo planuję ograć kolejne, że tak powiem, części zawarte na tym Kartiżu. Ja skończyłem tą główną oś popularną. Nie skończyłem, słuchajcie, prequela, nie skończyłem sequela i nie przeczytałem wszystkich, chociaż większość takich historii pobocznych. I naprawdę w bardzo niedługim czasie planuję się to wziąć, ponieważ House Infanta Morgana no, nie będę ukrywał, nie? To jest jedna z najlepszych historii, jakie kiedykolwiek dane mi było doświadczyć, jeżeli chodzi o gaming. Super Mario Bros. Deluxe U. E, Deluxe U? U. E, frustracja. Frustracja mnie pokonała, sorry. To jest taki mega klasyczny Marian, moim zdaniem, ze średnio ciekawymi poziomami. Jeden mi się wydaje zbyt trudny i gra po prostu została wyrzucona na półkę, ale do niej wrócę. W sensie, no, frustrowałem się, denerwowałem się, nie wiedziałem, jak pokonać bossa. Jestem leszczem, przepraszam. Ale wrócę. Cap Capcom Fighting Collection. Czy jest to jedna gra, którą kupiłem podczas mojego zakupowego szaleństwa? Perfect Blue. W ogóle ja was do niego serdecznie zapraszam. Tak gry tam mają naprawdę w bardzo dobrych cenach. Słuchajcie, e, tytuł generalnie rzecz biorąc jest kompilacją biatek Capcomu i mamy tutaj e, kilka części Dark Darkstalkersów. Stalker, dark Trudne słowo. Darkstalkersów, moi drodzy, mamy także. E, Boże, co my tu mamy? Mamy, słuchajcie, też Gem Fighter, mamy Cyberbots, Red Earth, który jest mega creepy e, Mamy też e, jest to Street Fighter? Jest tu Street Fighter? Do jasnej cholery, czy nie jest? Jest, na pewno tu musi być Street Fighter. Boże, czasami się mylę w tych grach, wybaczcie, mi już się nie mylę, bo tak, jest na pewno. Tak czy inaczej, słuchajcie, gra jest mega kozacką kompilacją, e, głównie właśnie serii Dark, Dark Stalkers, czyli takiej biatyki, w której walczyliśmy postaciami z horrorów, oczywiście wszystko e, animowane, tak, w grafice dwumiarowej I, i niedługo będzie tego recenzja, ponieważ nie ukrywam, tak, jest Street Fighter 2, w ogóle gdzie mam głowę, i e, niedługo planuję, słuchajcie, to przejść w całości, w sensie dla mnie przejście w całości oznacza przejście trybu fabularnego w biatyce każdą z postaci, nie? Tak, tak to widzę. Przynajmniej ja. To jeszcze trochę potrwa, ale jak już to zrobię, to na pewno dla Was recenzuję, ponieważ tytuł jest świetny: Monster Hunter Rise. Nie wypełniłem wszystkich questów. Uważam, że gra jest nieskończona. Chociaż były o niej dwa materiały na kanale. Ogólnie świetny tytuł. Doskonały online i gier na zładniejszych gier Nintendo Switch. Kolejna gra to. Finding Teddy 2. Moi drodzy, jest to Finding Teddy 2. Gra generalnie rzecz biorąc jest bardzo ładną, taką pixel artową metroidwanią z naprawdę ciekawą muzyką oraz z czymś, co sprawia, że nie chce mi się w nią grać. Nie wiem, co to jeszcze jest, ale no, muszę się dowiedzieć i gdzieś to skończyć. Na razie ląduje na półce. Ale nie, nie, to nie jest zły tytuł, nie? To nie jest zły tytuł. Bardzo możliwe, że to ja jestem po prostu ignorantem i w momencie, w którym jakoś bym się bardziej wgryzł w, w tę grę, no to wtedy by mi się bardziej podobała, tak? No zobaczymy. Taiko Notat Tatsujin, czyli bębenek kochany. Jest z nim problem, mmm, dlatego że jak tłukę w bęben to się kotki boją, nie? A wiecie, ja nie lubię jak się boją kotki, do tego na razie nie gram, ale jak już się wyprowadzę, mówię to szybko od roku, ale no sorry, wiecie, czułam hajs, nie? Na chałupę, a to tak idzie. Wolno, tym bardziej, że żyjemy w dość dziwnym kraju, żeby odłożyć na chatę trzeba się wzbijać na wyżyny swoich możliwości, ale ja nie o tym, czy jeszcze jest ograk. Moi drodzy, słuchajcie, Astral Chain, i to jest tytuł, przyznaję schrzaniłem. Jestem gdzieś pod koniec. Dawno temu przestałem w to grać. Gra jest jedną z ładniejszych gier na Nintendo Switch. Jest to tytuł od Platinum Games. Uważam, że taką Bayonetę 3 to na rozwala w, w, w trymiganie, to na pewno. No i co? Gra jest takim slasherem z bardzo fajnym systemem walki, w którym będziemy sterowali słuchajcie, jedną gałką naszym bohaterem, a drugą takim demonem na, na smyczy, którego będziemy mieć. No i gra wygląda świetnie, cyberpunkowy klimat, piękna grafika, naprawdę grafika tutaj urywa głowę, jest doskonała jak na Nintendo Switch. Jest to jeden z ładniejszych tytułów na Nintendo, naprawdę, mówię wam poważnie. No i co? No i muszę do niego wrócić, nie? Przestałem pewnie dlatego, że w czasie, kiedy ogrywałem tę grę, kupiłem sobie też setki innych gier i o tym wam powiem pod koniec w ogóle, żeby tak nie robić, bo to jest bez sensu. O nie, aż się oparzyłem, kiedy ten tytuł zobaczyłem, aż. Jezus, no dobra, głęboki wdech, Panie Michale, i lecimy z tym pryni 1 i 2, Exploded and re Reloaded. Mam z tą grą traumatyczne wspomnienia. Już wam mówię o co chodzi. Uważam się za hardkorowego gracza. Naprawdę, kończyłem tony trudnych tytułów. Bardzo lubię, jak jest wyzwanie. W niektórych grach lubię na przykład powtarzać. Może nie tyle, że lubię, ale jestem na tyle uparty, żeby powtarzać pewne etapy naście razy. Nie mam z tym jakiegoś wielkiego problemu, no ale niestety, w prynie mamy 99 żyć. Ja dotarłem do ostatniego bossa. Nie pamiętam, czy jedynki, czy dwójki. Chyba jedynki, na 99% jedynki. Słuchajcie, dotarłem do ostatniego bossa, i ten ostatni, jest tym ostatnim bossem, nie będę wam kłamał. Pamiętam to jak dzisiaj, siedziałem tu przed TV. E, moja żona poszła spać, a ja do trzeciej rano, do trzeciej rano, miałem oczy naprawdę na zapałki, już nie. Walczyłem z ostatnim bossem od około północy, straciłem na nim jakieś 40 żyć, bo gra mi dość dobrze w ogóle szła, o dziwo, nie? bo tam słyszałem, że niektórym osobom się nawet do tego bossa nie udaje dotrzeć, a ja do niego dotarłem, patrzę, mówię, mam z 4 dychy żyć, no to na pewno go rozwalę, nie, nie rozwaliłem go, to on mnie rozwalił, a potem trzeba gra rozpoczynać kompletnie od nowa. Jest to przekleństwo, nie? I kiedyś do Priniego wrócę. Sama gra jest ekstremalnie trudnym platformerem, w którym wcielamy się w pingwina znanego z serii Disgaja. Oh my god, nie. To był ba to Boże, ale ja muszę wrócić do tego hama i go pokonać. Na pewno to zrobię. Gra jest w ogóle, ten prin jest turbo hardkorowy, słuchajcie. Jest recenzja na moim kanale któregoś z, której jest z części. Nie wiem, czy to jedynkę, czy dwójkę skończyłem, bo one są bliźniacze podobne. I tam też miałem sytuację, w której do prawie rana siedziałem nad ostatnim bossem, ale mi się udało, nie? Ale to jakoś się rozmyło, moi drodzy, w momencie, w którym przypominam sobie walkę do trzeciej rano z bossem, który mnie dosłownie zmiażdżył. Green Hell to bardzo ładnie wykonany, jak na Nintendo Switch, tytuł, w którym. Jesteśmy rozbitkiem w dżungli i musimy sobie poradzić. Jest to taki survival bardzo mocno zaawansowany, mianowicie słuchajcie, będziemy musieli przygotowywać wodę, robić sobie bandaże, uwalać, żeby nas coś nie ugryzło, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Gra ma naprawdę świetny klimat, wygląda dobrze. Dostajemy ją od Forever Entertainment. W ogóle bardzo ładne wydanie pudełeczkowe. Głębiej w to pudełko zaj 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 zajrzycie, jeżeli znajdziecie, słuchajcie, odcinek z rozpakowaniem właśnie gier od Forever Enterta Entertainment. No i powiem wam tak, no ja się jaram. Ale jej nie skończyłem i nie jestem najlepszy w gry survivalowe. Ale nie ukrywam, że możliwe, że do niego wrócę. I tu teraz mamy kolejny tytuł, do którego podchodziłem trzy albo cztery razy: Mianowicie Odworld Stranger's Wrath. Jest to taka wariacja, taki spin-off serii Odworld. Tutaj wcielamy się w tytułowego strangera, czyli taką, takie z, takiego zwierząt ludzia, który jest kowbojem i łowcą nagród zarazem. I będziemy musieli słuchajcie, tropić przeróżnych przebrzedliwców. Obrzydliwców, chyba łatwiej, nie? Przebrzydli... Przebrzydliwców, o przebrzydliwców. Tak więc moi drodzy, w tej grze będziemy tropili przeróżnych przebrzydliwców. I gra generalnie, rzecz biorąc, zmienia perspektywę, ponieważ raz mamy TPP, raz mamy FPP, jak strzelamy, to mamy FPP, i też bronie są w tej grze bardzo mocno tak interesująco zrobione. Mianowicie będziemy na przykład strzelali jakimiś robaczkami, jakimiś kulkami z prądem, które skaczą mają oczka i żyją. Za tytuł. Jestem w nim bardzo daleko. Z jakichś powodów przerwałem, nie pamiętam już dlaczego, ale wrócę, nie? Tony Hawk Pro Skater 2. One and two, i byłem tutaj mega zawiedziony, ponieważ e, moją ulubioną ścieżką dźwiękową z Tonego Hołka była ścieżka dźwiękowa z Tonego Hołka trójki, i myślę, im my się po prostu części zlały w jedno, bo one były strasznie podobne jeszcze na erze PSX. Mówię o trójce i, i, i dwójce Tonego Hołka. No i generalnie mówiąc, byłem trochę zawiedziony, ale sama gra jest i tak świetna. Bardzo fajnie czeszę cies się trójki, słuchajcie. Jednak, no moim zdaniem, mm, formuła Tonego Hołka się trochę zestarzała. Wiecie. Jak się było mało latem, to było zdaną, biście, że grało Rage Against the Machine i też wiecie, można było te, te triki czesać, jakoś tam się z kumplami zakładać, który wbije większy poziom. To już nie są chyba takie czasy, żebym się grał takimi tytułami. Jest ok, wrócę do tej gry, ale bez wiecie, bez szaleństw, nie? Sparkle Ultimate Edition. No, mam tą grę, ale nigdy jej nie włączyłem za bardzo. Przepraszam. Hollow Knight. Hollow Knight, czyli jedna z moich ulubionych metroidwani, Jedna z najlepszych w ogóle gier India, jaka kiedykolwiek powstała. I gra, której nie ukończyłem w pełni, ponieważ, moi drodzy, mamy tutaj do czynienia z wersją, która ma wszystkie możliwe DLC i niektóre z, niektórzy z bossów z tych ostatnich poziomów są dla mnie mega, mega trudni. I też z powodu tego właśnie natłoku gier, o czym powtarzam, że będę mówił na końcu, ją po prostu odłożyłem na półkę i teraz żałuję. w Simulator Czyli pierwsza osobowa gra, w której będziemy się musieli wcie wcielać w złodzieja, taka sobie średnia, nie wiem czy w ogóle będę to kończył jest Lacrimosa Of Dana i tutaj jestem. Y zniesmaczony trochę, ponieważ tytuł jest action RPG-iem z bardzo fajną castem bohaterów, z bardzo, słuchajcie, fajnym systemem walki, z brzydką grafiką, no niestety, sorry, ja uważam, że jest kiepska. Ta gra się ukazała pierwotnie chyba na PS wicie albo na PSP, no i to mocno widać, nie? że no tak Switch tam, no nie, nie, nie wygląda to po prostu dobrze. Ja wiem, że kolorystyka jest fajna, design postaci jest fajny, ale jakoś mi tak mocno trąciła myszką, nie? I dlaczego ją odłożyłem? Odłożyłem ją, słuchajcie, dlatego, że wyspa, po której się poruszamy, w pewnym momencie się bardzo rozrasta, jest pełna takich samych praktycznie przysmyków, korytarzyków i innych pierdół i mapa w tej grze to jest dramat. Nie znam gorszej mapy, naprawdę, mówię szczerze, a wiele map widziałem, niż w 8 8 Lacrimosa of Dana, ale, no i właśnie, i w pewnym momencie gry, jak zrobiłem sobie od niej przerwę, to już zapomniałem, gdzie mam iść, Błądziłem, wkurzałem się w końcu, odłożyłem, ale planuję wrócić. Kolejna gra to tytuł, który mnie na maksa zawiódł, którym się strasznie jarałem, czyli e, The Lost Child. Jest to gra, słuchajcie, która jest takim typowym japońsko-RPGowym dungeon crawl crawlerem, tak? Czyli będziemy łazili po, po dungeonach, robili też inne aktywności pomiędzy nimi, typu zakupy, pogadanki, bla bla bla. Połączonym trochę z Visual Novel w klimacie między innymi Howarda Philipsa Lovecrafta, czyli teoretycznie coś dla mnie. System walki jest jak w personie, czyli łapiemy kolejne, kolejne potwory, potem je lewe lapujemy i tak dalej, i tak dalej. No ale słuchajcie, trafiłem do jednej z ostatnich lokacji w grze, czyli takiego labiryntu z zagadkami, i nawet recenzenci, czy nawet jak próbowałem ci posłużyć tym opisem do gry, no to napisałeś, że to jest najbardziej popieprzony i hardkorowy poziom w ogóle w tego typu grach, nie. No i ja do gry na pewno będę chciał wrócić na bank, będę chciał ją przejść, ponieważ no kurczę, ja lubię taką rozgrywkę. Muzyka w tej grze jest zajebista więc zobaczymy, może się uda Dragon Quest Builders 1, moi drodzy nie przeszedłem jej tylko i wyłącznie dlatego, że przeszedłem Dragon Quest Builders 2 a kupiłem sobie dwie gry chyba w ogóle naraz, albo jedną jakoś po drugiej no i nie miałem ochoty grać w Dragon Quest Builders kolejnego po ukończeniu dwójki, która jest podobno lepsza w każdym aspekcie niż jedynka jednak już na tyle dawno temu grałem w dwójkę, tu była w ogóle taki jak wcześniej przypominam, krecyzowałem dwójkę, ale to były oldschoolowe czasy na kanale, masakra słuchajcie i planuję niedługo wrócić do Dragon Quest Builders, sama gra jest z takim połączeniem Minecrafta z japońskim rpg em akcji, nie? Myślę, że Wam się spodoba. A propos Dragon Questów, no to mam tutaj kompilację z jedynką, dwójką i trójką. No i powiem Wam tak, no kurczę, nie skończyłem żadnej... Nie wiem dlaczego, no muszę... Skończyć po prostu i, i, i tyle. Odłożyłem na półkę chyba ze względu na zbyt duży archaizm. Tych tytułów też nie będę ukrywał, że jakoś nie jestem turbofanem tej nowej szaty graficznej, która jest sobie pokazana, ale kocham japońskie RPG i kocham Dragon Questa, więc na 100% tego tytułu będę zmuszony, czy znaczy zmuszony, no z własnej woli, oczywiście, bardzo chętnie wrócę. Rise Aterna, jestem pod koniec. Jest to odpowiednik, słuchajcie, takiego biedniejszego Fire Emblem Free Houses z ładną, pixelartową grafiką, z polskimi napisami, z bardzo fajną fabułą. Ogólnie gra jest świetna, ale i nie ukończyłem z powodu natłoku gier. Kolejna gra, którą słuchajcie, kupiłem sobie w, w ramach, nie wiem, kup na 4 gier naraz, czyli bardzo ją chciałem mieć, ja ją w ogóle sprowadzałem chyba skądś. Saga Frontier Remastered, jak ją sprowadziłem, to potem zobaczyłem, że w Perfect Blue mają na półce, nie? <śmum> Spoko. E, sama gra jest japońskim rpg który jest remakiem gry z PlayStation 1, w której słuchajcie, będziemy rozpoczynali fabułę bohaterem, którego sobie wybierzemy i tam też będą różne takie Coś ala w live Różne rozdziały fabularne, tak? Tutaj mamy na przykład robota, mamy jakąś tam babkę w więzieniu, jakieś takie rzeczy. E, wrócę do tego tytułu, a nie skończyłem, w zasadzie nawet jakoś mocno w niego nie pograłem, tylko właśnie mówię przez ten nadmiar, nie? Astria Ascending i to jest hitor. E, jeżeli lubicie taktyczną walkę, piękna, dwumiarowa grafika, e, kamera jest z boku. Coś ala gry od Vanilla Wear, nie? W ogóle to nie jest Vanilla Ware? nie jest, a wygląda jakby było przepiękna, słuchajcie, malowana grafika, fajne postaci, beznadziejna fabuła story, która jest w sensie niewykorzystana moim zdaniem, za chciałem, za rąbisty system walki, e, turowy oczywiście i gra opowiada nam o, o ośmiu tak zwanych demigadach, czyli takich półbogach, którzy muszą chronić swojego tutaj swoje, swoje światy, ale umierają w bardzo młodym wieku i Gra ma genialną, tak jak mówiłem, grafikę, piękną muzykę e, i świetne walki, ale popularnie trochę leży. Jednak planuję do niej wrócić i ją skończyć, nie? ponieważ no, tytuł naprawdę wygląda doskonale. Final Fantasy 12, czyli gra, do której dwa razy podchodziłem. Odłożyłem na półkę system walki mnie doprowadził do szału. Fakt, że mamy tylko trzy osoby w drużynie, doprowadza mnie do szału. Grafika wygląda dobrze. W ogóle to musi być dobry tytuł. Ja wierzę w to, że to jest dobry tytuł, ale z powodu z, z ogólnego, ogólnego takiego zmęczenia chyba ją odłożyłem i już do niej nie wróciłem. No, i teraz przechodzimy, słuchajcie, do półki mojej żony, mianowicie lecimy po kolei. E Smurfy, misja, misja Złoliść. Jest to gra, którą odradzałem mojej żonie, bo ja już widziałem z daleka, że to będzie niesamowity kupsztalnie Ale lubi Smerfy, chciała, nie skończyła, uznała, że to badziewie, czy może nie tak nie uznała, ale widziałem po minie. Ja kiedyś zrobię Wam odcinek o najgorszych grach na Nintendo Switch, myślę, że te Smerfy się do tego nadają. Po prostu gra jest, no, nie jest dobra, nie? Naprawdę jest Uławiam, w sensie kiepska. E, Ring Fit Adventure. O, co on tu robi? Aha, no nieważne. E, Ring Fit Adventure podoba mi się bardzo. Uważam, że można się naprawdę solidnie z nim zmęczyć. Stoję tam patrzę na kota, żeby sobie balona nas nie rozwaliła. Oj, chwila, poczekajcie sekundkę. Okej, okay, już jestem. Moi drodzy, jeżeli ja nie mam jakiejś kontroli nad zwierzęciem, no to znaczy, że jest to zwierzę wyjątkowe. Chodź, no chodź już. Chodź, pokaż się. Marcelinka, chodź, chodź. Kici, kici. kici, kici. Nie, nie, nie. Ło, cóż za, cóż za agentka, co? Przyszłaś. No dobra, Ring Fit Adventure bardzo wysoko go oceniam. E, skończyłem tryb fabularny, to jest po prostu półkażony, więc jak coś będę miał ukończone, no to będę o tym mówił. I jest spoko. Let's get fit. Moja żona kupiła sobie to w ramach sprawdzenia, bo ona jest maniaczką fitnessu, treningów i tak dalej i yy, średnio się jej to podobało. Ja sam jeszcze to muszę sprawdzić, nie wiem, w ogóle nawet tego nie odpalałem. E, kolejna gra, czyli Two Point Campus, czyli to jest taka wariacja na temat Two Point Hospital, tylko że teraz, no, jak, tak, jak tytuł wskazuje, będziemy sobie słuchajcie budowali campus. Fajna gra, e, kiedyś ukradnę żonie i skończę na pewno. Kolejny tytuł to Endlink Extension is forever. FOREVER, FOREVER, sorry, he, głupawki dostaje, nie? Endling, czyli gra, w której wcielamy się w lisią mamę, która musi wraz ze swoimi małymi liskami przeżyć zagładę. Mega smutny tytuł, chwyta za serce, ja się trochę wzruszyłem grając w niego, i go odłożyłem na półkę, bo miałem wtedy okres w życiu, w którym nie chciało mi się wyjątkowo smucić grami i wrócę do niego na pewno pewnego pięknego dnia. Co to my tu mamy dalej? Dr Kawashima Brain Training, eee, włączałem na chwilę. Wydaje się być to fajne i może do tego wrócę. To jest taki, wiecie, ty, 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 taka, taka seria challenge dla mózgu, nie? Która ma nam pomóc rozwijać swoje myślenie. Kolejna gra to My Time at Porsche czyli moim zdaniem jeden z najbardziej niedocenionych farming simów, które istnieją. Za mało czasu jej poświęciłem, żeby jakoś się tutaj móc z wami wyjątkowo mocno podzielić moimi przemyśleniami, z której patrzę tam, bo koty chyba się biją, ale one są się bardzo aktywne. E, jednak uważam, że jest ona warta, słuchajcie, naprawdę wydania pieniędzy, tym bardziej, że możecie ją kupić używaną za 6, 3, 7, a na Nintendo eShop niejednokrotnie widziałem ją w naprawdę mega niskich cenach, więc bierzcie i sprawdźcie, bo to może być hit. Pikmin 3 Deluxe, czyli Pikmin, którego kupiłem dla żony, chwilę pograła, odłożyła na półkę. Ja chwilę pograłem, stwierdziłem, że to jest świetne, ale nie miałem czasu wtedy ogrywać tego tytułu. I bardzo możliwe, że kiedyś do niego jeszcze powrócę. Kirby and the Forgotten Land to mam skończone. Nawet jest recenzja. Untitled Goose Game też. Captain Toad and the Treasure Tracker, czyli gra taka logiczna, w której będziemy obracali małą planetką, na której się mieści Kapitan Toad i będziemy musieli z jego pomocą zbierać tutaj przeróżne monetki tego typu rzeczy. Spoko tytuł, podoba mi się, nie skończyłem go, ponieważ miałem za dużo gier w tamtym czasie, a teraz czas na prawdziwy, moi drodzy, hardcore, czyli Disney Classic Games, Aladdin and the Lion King. Pod żadnym pozorem nie kupujcie tej gry swojemu dziecku. I mówię teraz poważnie, bo wasze dziecko wyskoczy w szale z okna, nie? albo was wyrzuci razem z konsolą. Mianowicie, gra jest, jest to taka, taki powrót do gier z Sega Mega Drive. Mamy tutaj znanego mi Aladyna i nieznanego mi Lion Kinga. I powiem wam, że dwie gry są dwumiarowymi platformerami, ale są piekielnie, ale to na maksa piekielnie trudne. I do nich wrócę i to dla was recenzuję. Okej, okay. moi drodzy, Animal Crossing to to się w ogóle nie liczy, Stardew Valley powiedzmy, że skończyłem, tylko że jest na półce żony. E, e, Story of Seasons Friends of the Mineral Town, mam skończone, jest recenzja na kanale, genialny tytuł, bardzo dobry Farming Sim, nie tak dobry jak Stardew Valley, ale nadal świetny. I Story of Seasons Pioneers of the Olive Town, czyli gorszy od Mineral Town Farming Sim ale nadal dobry. No i okej, okay, dobra, słuchajcie, skończyłem już Wam o tym opowiadać, teraz tak się trochę zastanówmy. Nie dajcie mi znać w komentarzach. W ogóle chciałbym Was powiedzieć o kilka rzeczy. Pierwsza jest taka, napiszcie mi, którą recenzję, którą grę z tych, które tutaj Wam pokazałem, chcielibyście zobaczyć zrecenzowaną na moim kanale. Ponieważ, no, to może przyspieszy przychodzenie któregoś z tytułów. I sprawi, że dostaniecie materiał o nim szybko. I dajcie mi to znać, czy wam też się zdarza odwalać taką, taki motyw, że kupujecie sobie za dużo tych gier, i potem na przykład grając w jedną, czujecie frustrację, że chcielibyście już ją przejść. I zacząć drugą. Ja zauważyłem u mnie coś takiego w okolicach zakupu Gotham Nights, nie? Jak kupiłem grę tam o Batmanku bez Batmanka, to czułem, że ja muszę już ją przejść, że muszę tego ostatniego bossa pokonać teraz, bo czeka Nier Automata, bo czeka to, bo za chwilę go do War i tamto, i stramto, nie? I ja popadłem w pewnym momencie w taki moment, że ja te gry kończyłem na siłę trochę, nie? I to jest totalny bezsens. Cieszę się na Maxa, że teraz ten taki wysyp mega ważnych i takich i poważnych tytułów już się skończył. Zostaje przed nami tylko i wyłącznie Crysis Core i Dragon Quest Treasures, które prawdopodobnie będę miał, ale nie obiecuję. No i będzie można się troszkę wyluzować i w końcu poprzechodzić te gry, które mam od dawna, tak? No wiecie, na mojej drugiej półce jest też masa innych tytułów, które nie są wymaksowane. Jest na przykład Live Alive, który żeby wymaksować trzeba przejść wszystkimi postaciami. Mam na przykład, słuchajcie, Wiedźmina, w którym co prawda wyczyściłem mapę na PS4, no na Switchu nie, nie? Więc wypadałoby sprawdzić. Eee... Mamy też masę innych gier. Powiedzcie mi, też tak macie, że potraficie wpaść w jakiś zakupowe szał, a potem się wkurzacie, że macie gier tyle, a nie macie w co grać? Ja na przykład zauważyłem to, że w momencie, w którym ja kupuję tytuły dużo rzadziej, bawię się po prostu lepiej, nie? Powiedzmy, jak kupuję jedną grę w miesiącu, to ją gram, nie? Wiecie, rąbię, przychodzę na hard, na normal, potem jakieś inne ścieżki, zakończenia, jeżeli to jest możliwe. Bawię się wtedy doskonale, a w momencie, w którym kupuję tych gier za dużo, zresztą to możecie sami zobaczyć po moich ostatnich dwóch odcinkach z jabelskimi zakupami, mówię, w nich, że ten cykl się na jakiś czas kończy, że nie mam prawa w ogóle kupować tyle tytułów, ponieważ to zabije we mnie pasję. A gry są moją wielką pasją, a nigdy bym tego nie chciał. No. Okej, okay, dobra, słuchajcie, no przebrnęliśmy przez to, bawiłem się dobrze nagrywając dla was. Dajcie mi znać, czy w ogóle chcielibyście, żebym nagrywał więcej, jakichś takich już to totalnie luzackich, no bo wiecie, ja tutaj usiadłem po prostu z tymi grami, zacząłem o nich gadać. Materiałów, które będziecie mogli puścić, na przykład właśnie nie wiem, w pracy, czy gdziekolwiek indziej, może bym wam poopowiadał jakiś seriach gier słuchajcie, na przykład o Silent Hill, mógłbym bardzo dużo mówić. Eee, dobra, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku do diabła z grami, moi drodzy. I nie zapominajcie o puknięcie w dzwonek ponieważ wtedy będziecie mieli wszystkie notyfikacje i powiadomienia o moim kanale, a kto w dzwonek nie puka, ten kiepsko puka. Wpadajcie też na Patronite, ponieważ zawsze to powtarzam, Patronite mega mocno pomaga mi rozwinąć ten kanał. No naprawdę, słuchajcie, ten mikrofon, który tutaj jest, yy, nawet statyw, yy, wszystko jest od Was, tak? Więc ja tylko siedzę i gadam, a to dzięki Wam kanał jest w stanie się rozwinąć, jestem w stanie być pod, tutaj, pod tym kątem coraz lepszy, no. Może kiedyś będę w ogóle dobry. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, miejcie miły dzień i grajcie w gry, bo są fajne. Cześć.